A teraz mam dla was niespodziankę. Jest nią mój gość, pedagog, animator kultury, wielokrotny kandydat na Człowieka Roku we Wronkach i Jarocinie. Współpracuje z artystami z kręgu piosenki poetyckiej oraz estradowymi i kabaretowymi. Organizator kilkuset koncertów, również organizator meczów piłkarskich. Członek koła literackiego Anima, prowadzący autorską audycję Pod Wielkim Dachem Nieba na antenie Radia Muzyczna Cyganeria i Radia Icelanders. Piotr Spotek. U Piotra pod wielkim dachem jest dom dla piosenek, jest dom. Mieszkają w nim te piękne raczej, fruwają nam w duszy jak dron. I duszka razem z nim, a wierszy i liści na drzewach, a w pieśniach i Rzym i Krym. I wszystko tu gra i śpiewa, a w pieśniach i Rzym i Krym. I wszystko tu gra i śpiewa, bo Piotrek piosenki ubiera w klimaty tak ciepłe i w słowa. I potem to wszystko odbiera i nasze serce i głowa. Poezja od duszki i styl, i w radiu jest jakaś magia. Więc życzę ci, Piotrze, byś był wielkim magiem swojego radia. Więc życzę ci, Piotrze, byś był wielkim magiem swojego radia. U Piotra pod wielkim dachem jest dom dla piosenek, jest dom. Mieszkają w nim te piękne raczej, fruwają nam w duszy jak dron. U Piotra pod wielkim dachem jest dom dla piosenek, jest dom. Mieszkają w nim te piękne raczej, fruwają nam w duszy jak dron. Piotrze, ty pracujesz i żyjesz na co dzień w Anglii. Nie żyję na co dzień w Anglii, żyję w Polsce, mieszkam w Sieradzu. Natomiast pracuję w Radio Islanders w Wielkiej Brytanii, na Wyspach. To, że teraz powiedzmy z rozgłośnią jestem związany brytyjską, ale robię to, że tak powiem, jak wszystko w tych czasach zdalnie. Nie jest to też pierwsza rozgłośnia, w której pracujesz. To prawda i w sumie nie jedyna, w której w tej chwili jestem, bo pracuję się, to tak można nazwać. Związany hobbystycznie jestem z Radiem Islanders, a od 4 lat, 5 jestem związany z Radiem Muzyczna Cyganeria we Wrocławiu. No właśnie, od wielu lat też prowadzisz swoją autorską audycję Pod Wielkim Dachem Nieba i to już 230 odcinków, nawet chyba ponad. Ty pamiętasz, jak to się w ogóle wszystko zaczęło? Ja zaczynałem pracę w rozgłośni radiowej, która powstawała prawdopodobnie tak jak Radio Oko, gdzieś tam 93-94 rok. To było w Jarocinie. Z tego co wiem, to radio już niestety nie istnieje. Natomiast chyba gdzieś tam z początkiem lat 2000 zawieszono, czy zamknięto działalność radia. A potem znów zaczęły się takie rzeczy dziwne troszkę. Jeszcze pracowałem w Radio w Jarocinie, ale już jednocześnie zazębiała się współpraca z Radiem Święty Wojciech w Gnieźnie, które stało się w jakimś tam czasie, nie wiem, 98-99, weszło do tak zwanej sieci Radia Plus. Końcem lata 99 roku w sumie zrobiło się tak, że przeniosłem się gdzieś tam w rejony Warmii i Mazur. Jeszcze przez jakiś czas do tego Gniezna dojeżdżałem, ale potem jeszcze nie było tak, wiesz, takich możliwości zdalnych, robienia i tak dalej, a nie miałem w Olsztynie żadnego zaprzyjaźnionego radia wówczas, więc zaprzestałem tej pracy i wróciłem dopiero w 2016 roku z powrotem do rozgłośni radiowej. Także od 2016 datuje się to, o którym mam z kolei odcinek audycji. A że jest tego trochę więcej, patrząc po latach w tej chwili pracy z tą audycją, to tylko dlatego, że
robię od czasu do czasu audycje specjalne, nie wiem, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 11 listopada, na przykład, nie wiem, Dnia Święta Wojska Polskiego i tak dalej. Czy, no nie, w tym roku akurat wyjątkowo Święto Zakochanych mi padło w niedzielę. A z perspektywy czasu, no bo tak jak sam wspomniałeś, dawno temu zaczynałeś już pracę w rozgłośniach radiowych. Jak ty to postrzegasz dzisiaj i kiedyś? Jak pracowało się w tych czasach, kiedy zaczynałeś? A wiesz, wtedy to była magia, że tak powiem. Człowiek cały czas ucząc się na tych wielkich tuzach polskiego radia, typu Marek Niedźwiecki, Piotrek Kaczkowski, czy tam Tomek Beksiński i tak dalej. No to wiesz, ja nie wiedziałem, jak istnieje, jak wygląda radio. Zresztą to wtedy to była magia, prawda? Bo był tylko głos. Teraz już nawet do rozgłośni radiowych wchodzi obraz, więc jest to już mniej magiczne miejsce. Natomiast powiem tak, że cieszyłem się, bo wtedy wchodziłem ze stertą płyt do radia z planami, które miałem zrobić. Oczywiście miałem wypisane co i jak i dawało się realizatorowi dźwięku i to było fajne. Natomiast zdecydowanie inaczej wygląda to teraz, kiedy tych źródeł muzycznych jest tak wiele. Oczywiście wszystko trzeba jakoś konsultować i tak dalej, ale no, wygląda to inaczej w tej chwili. Zresztą to, co się na przykład dzieje na Wyspach Brytyjskich w tej chwili, jakieś kody ISRC, to artysta rzadko kiedy ma pojęcie o tym, żeby nie powiedzieć, że wcale nie ma pojęcia, co to są te kody ISRC. W rozgłośniach takich pewnie jak wasza, to tam automatycznie się jakoś odczytuje te kody. Natomiast ja teraz mam strasznie dużo pracy przy wypisywaniu raportów związanych z audycją, bo jak wiesz, u mnie, no nawet to jest problemem, że audycja, mam gościa w postaci Piotra Grzyba, tak jak to było niedawno, i się okazuje, że no ja bym w tej chwili na przykład ciebie nie mógł puścić od razu. Nie moglibyśmy tej rozmowy przeprowadzić na przykład tak, jak robiliśmy to ostatnio, bo nie mogę zagrać więcej niż 3 piosenek danego autora. Nawet jeśli to jest 10 czy 15 płyt, to po prostu 3 piosenki w godzinie mogą być. W związku z tym muszę wywiady dzielić na pół. Tak, żeby to w jednej i w drugiej godzinie zmieścić ten zapas piosenek, który ja przygotowuję, bo nie chcę nigdy zapraszać gościa tylko na jedną piosenkę czy na dwie. Ale uważasz, że to jest w pewnego rodzaju jakieś uporządkowanie wszystkiego, czy wręcz odwrotnie? Wręcz odwrotnie uważam. No to znaczy, wiesz, no Anglia jest już poza Unią Europejską, w związku z tym no koledzy, którzy prowadzą te rozgłośnie, chcą być zgodni, bo serwery mają w Wielkiej Brytanii, więc muszą się dostosować do praw licencyjnych, jakie obowiązują w Wielkiej Brytanii. To znowu chyba sprzyja, jakby to powiedzieć, to sprzyja tym zasadom, o których ja kiedyś chyba, może nawet z tobą prywatnie rozmawiałem, mówiąc o tym, że zaprasza się jakiegoś tuza, na przykład polskiej piosenki autorskiej, na przykład Michała Majora, do jakiejś rozgłośni X, i rozmawia się z Michałem Bajorem o nowej jego płycie, nie grając jego w ogóle żadnego kawałka z repertuaru Michała Bajora, już nie mówiąc o nowej płycie. Ja sam mam też takie doświadczenie, organizując koncerty w przeszłości i próbując robić reklamę w radio. Wszedłem na rozmowę, przepytywali mnie przez 15 minut, a z 30-40 sekund zabrzmiało danego artysty, na którego chciałem zaprosić koncert. No jak można z 30-40 sekund wywnioskować, czy warto pójść? A to się dzieje również w Polsce, więc kombajn działa. Pod wielkim dachem nieba audycja Piotra spotka, słucha jej już każdy, który się z nią spotkał. Dwieście się już razy
słyszeliśmy w sieci. Nie słucham w poniedziałki, bo wtedy kładę dzieci. Każdy słucha tak jak może, w domu, w aucie albo w klubie, a ja słucham jej w garażu, dokładniej na YouTubie. Pod wielkim dachem nieba audycja Piotra spotka. Słucha jej już każdy, który się z nią spotkał. Czasem mam ochotę na poezji, małe okruszki, wtedy w skupieniu słucham recytację Marii Duszki. Piosenki, wywiady, ciekawe historie, pod wielkim dachem nieba przemawiają do mnie. Pod wielkim dachem nieba audycja Piotra spotka. Słucha jej już każdy, który się z nią spotkał. Dla wszystkich jest w nich miejsce, od Stachury do Jarosa. Mocne brzmienia czy poezja, delikatne niczym rosa. Niechaj więc rozbrzmiewa audycja tak mi bliska. Piotrze i Marylko, mocno was dziś ściskam. Pod wielkim dachem nieba audycja Piotra spotka. Słucha jej już każdy, który się z nią spotkał. Pod wielkim dachem nieba audycja Piotra spotka. Słucha jej już każdy, który się z nią spotkał. Wróćmy jeszcze na momencik do programu twojego autorskiego Pod wielkim dachem nieba. W jaki sposób udaje ci się nawiązać kontakt z tak naprawdę znanymi, wspaniałymi, świetnymi artystami, z którymi robisz? Bo ja przyznam, prześledziłem sobie te programy i naprawdę, no by zrobić 230 ponad odcinków, no to trzeba mieć super kontakty i trzeba umieć dotrzeć do bardzo dużej rzeszy tych znakomitych ludzi. Wiesz co, to chyba tu w tym pomaga akurat to, że na co dzień, dopóki nie było pandemii, no, pracowałem jako organizator imprez, koncertów i no, przede wszystkim zawsze byłem uważany w środowisku związanym z domami kultury, bibliotekami, z tą piosenką, o której się mówi, o której chętnie często powtarzają również koledzy artyści w tej niszy i zawsze zapraszano mnie, albo przeważnie zapraszano mnie z tymi z tej niszy, bardami, poetami i tak dalej. W pewnym momencie już mi zawierzono, że jak zaproszę powiedzmy przysłowiowego Wojtka Gęsickiego czy Piotrka Grzyba, którzy nie są jakoś wybitnie popularni jak Stanisław Sojka czy Kuba Sienkiewicz, no to oni po prostu wierzyli, że to będzie dobre.
Ale to jest niewielu takich, bo zanim niektórych w domach kultury przekonasz, no to jest bardzo trudna sprawa, bo oni, o, jak ktoś bardzo znany, to się nie zastanawiają. Natomiast w moim przypadku, jeśli chodzi o pozostałych, to wiesz, jak już pracuję w branży blisko 30 lat, w branży kulturalnej, to i kontakty są dosyć szerokie. Zresztą sam z doświadczenia wiesz, że tu spotkasz Leszka z Dunia, tu poprowadzi ktoś tam jakąś inną imprezę. Mhm. Tak samo no, ja pracowałem robiąc spotkania autorskie przy książce Skiba Ciągle na wolności, więc i Krzysiek Skiba, jeżdżąc nim po Polsce, gdzieś kiedyś w Kodalu usiedliśmy, zrobiliśmy rozmowę, potem Krzysiek przyjeżdża już do mnie, tak, potem Krzysiek poleca mnie komuś innemu i tak idzie. I w tym momencie rzeczywiście, nawet jeśli nie mam do kogoś kontaktu z polskiej sceny, to jest kwestia, nie wiem, zastanowić się przez 10 minut, kto może mieć ten kontakt. I najciekawsze jest to, że na przykład teraz niedawno udało mi się namówić Staszka Pojkę do rozmowy, a Staszek przez ostatnie 2 lata unikał mediów, więc nie rozmawiał. To był pierwszy wywiad po 2 latach, którego udzielał Stanisław. Mówiłem o radiu czy tam telewizji. Więc to dla mnie to jest, nie wiem, widocznie mam jakąś cechę dobrą w sobie, że nie robi to żadnego problemu. Masz jeszcze jakichś takich artystów, z którymi do tej pory nie udało się, ale jakby jest to w twoich planach? To znaczy mam takich, ale z racji, że ja nie mam zbyt dobrych warunków technicznych, pewnych rzeczy nie mogę zrealizować, dopóki trwa tak zwana pandemia, bo bardzo chciałbym przepytać Jana Wołka, z którym jestem w stałym kontakcie, zresztą moja praca, którą pisałem ostatnio, również podmiotem lirycznym tej pracy i rozważań moich jest Janek Wołek, no ale Janek Wołek nie poddaje się tym wszystkim Skype'om, Messengerom, Zoomom i tak dalej. On chce tradycyjną rozmowę przez telefon, tak jak my w tej chwili rozmawiamy. A że ja nie mam takich możliwości technicznych dobrych, no to na razie Wołek czeka. No ale już w tej chwili wiem, że no, będzie teraz, no nie wiem, to już chyba nie będzie dotyczyło tej niedzieli, no ale następnym moim gościem jest Andrzej Szenszoł, potem jest Andrzej Trojak z zespołu Furman, grupa Furmana, potem jest Andrzej Zmora Rudultowski z zespołu Dr. Hakenbusch, tak? Wiem już, bo już rozmowę mam odbytą, będzie Mietek Jurecki, z kim on nie grał właściwie, z wszystkim, bo grał w orkiestrze Alex Bank, więc z wszystkimi polskimi artystami, ale gra do dzisiaj z Budką Suflera, grał z Perfektem, no z wieloma, multiinstrumentalista, jak mi powiedział ostatnio, nie ma instrumentu, na którym nie zagra. Piotrze, kończąc powoli naszą rozmowę, co jest mi po prostu bardzo przykro, ale ja mam nadzieję, że będziemy mieli ze sobą jeszcze kontakt i do tych fajnych rozmów o muzyce wrócimy. Może kiedyś uda nawet się wieczorem porozmawiać dużo, dużo dłużej. Powiedz naszym słuchaczom, jak ciebie można znaleźć, jak można posłuchać, gdzie można posłuchać twoich odcinków, jak złapać z tobą kontakt. To znaczy złapać kontakt można na Facebooku, najnormalniej w świecie pod moim imieniem Piotr Paweł Spodtek, lub też ewentualnie przez fanpage'a Piotr Spodtek pod wielkim dachem nieba. Audycji można wysłuchać premierowo albo przedpremierowo zawsze w każdą niedzielę o 15 godzinie czasu polskiego w Radiu Islanders. Wystarczy sobie w Google wrzucić Radio Islanders, tak się pisze, i wtedy wystarczy poczekać na niedzielę godzina 15 polskiego czasu i można posłuchać, lub ewentualnie przez internet, to oczywiście to jest wszystko przez internet, poniedziałkowe wieczory od 20 w bardzo dobrym czasie antenowym w Radio Muzyczna Cyganeria. A oprócz tego jak już ktoś nie zdąży, chociaż powtórek jest tak dużo tej audycji, bo i w środę w Islandersi, i w czwartek, i w niedzielę powtórka tej audycji, powiedzmy niedzielnej, ale już i premiera w Radiu Islanders nowego odcinka. Także jest tego sporo, bo, dzięki Bogu, bo przynajmniej nikt się nie wymówi, nie? A jak się już chce coś wymawiać, to nie ma wymówki. Można zawsze włączyć archiwum, czyli wejść na kanał YouTube'owy Pod Wielkim Dachem Nieba
i tam właściwie chyba tylko dwóch odcinków nie ma, nie wiem dlaczego. A tak to wszystkie pozostałe odcinki są dostępne. Piotrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Tak jak wspomniałem, mam nadzieję, że będziemy jeszcze mieć kontakt i okazję porozmawiać. Cóż mogę powiedzieć? Życzę dalej udanych kontaktów, udanych odcinków, no i przede wszystkim dużo zdrowia. A ja życzę Tobie tego samego i oprócz tego pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Oko w Ostrołęce i w okolicach. Bardzo Ci dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Żeby myśli były dobre, refleksji i igraszek każdy lubi mieć nad głową, choćby nawet mały daszek, mały daszek, myślę sobie, już zatrzymać może strach. Nie śmiałbym o więcej prosić, a tu nagle widzę dach. To tylko piosenka o dachu, taka piosenka jubileuszowa. O dachu wielkim, wielkim dachu nieba, pod którym możemy się schować. Wielki dach do wielkich marzeń nie da głupstwom nas pogrzebać. Dach utkany z wrażliwości, wielki dach zrobiony z nieba, otuleni tęczą dachu. Bez podziału zbędnych plotek, pod nim piękne myśli, słowa. Nad nim czuwa cieśla spotek. To tylko piosenka o dachu, taka piosenka jubileuszowa. O wielkim dachu, dachu nieba, pod którym możemy się schować. Tajemniczość z nieba płynie pośród świata wzlotów, krachów. Piękna taka tajemniczość. Jedno niebo, 200 dachów. Na dodatek jestem pewny, że nie grozi im awaria. Mają wszak dobrego duszka. Jeszcze ma na imię Maria. To tylko piosenka, Piotrusiu, o dachu. Taka piosenka jubileuszowa. O wielkim dachu, dachu nieba, pod którym możemy się schować. To tylko piosenka o dachu, a to taki refren. Taka piosenka jubileuszowa. O dachu wielkim, dachu nieba, pod którym możemy się schować. I to dzięki Wam możemy się pod ten dach chować i życzymy Wam jak najwięcej takich dachów. Bądźcie z nami, a ja pozdrawiam Was serdecznie. A wszystkie piosenki, które usłyszeliście w trakcie wywiadu, są to piosenki specjalnie napisane przez zaprzyjaźnionych artystów Piotra na okoliczność 200. odcinka audycji Pod Wielkim Dachem Nieba. Radio Oko.
88,5 FM.